Władysław Raymond, komediantka. Odcinek 19. Dobrze pani będzie? Sądzę, że tak. Cicho i widno, to dla mnie wystarcza. A kto tu mieszkał przede mną? Panna Nicoletta. Teraz jest w teatrze warszawskim, to także omen. No, zupełnie jeszcze nie jest. Mogą jej nie zaangażować jeszcze. Ale zaangażują! Panna Żarnecka to spryt! Da ona sobie radę! Nie zjadł ją Majkowska z Cabińską, nie zjadła jej przez sześć lat prowincja, to już nic jej nie zje, mówiła z głębokim przekonaniem madame Anna, córka Sowińskiej, do której się teraz właśnie sprowadziła Janka. Była to 24-letnia kobieta, ani brzydka, ani ładna. Coś niezdecydowanego co do barwy oczów i włosów, ale o zdecydowanej mocno chudości i złośliwości nieprzebranej. Miała magazyn strojów pod firmą Madame Anna, która się złociła ogromnymi literami nad sklepem. Nazywała się pospolicie, wstępniak, więc prawdopodobnie tylko dlatego występowała pod francuskim daszkiem. Ubierały się u niej przeważnie aktorki i półświatek. Miała kilkanaście panien w pracowni i męża, który podobno pracował w jakimś biurze, ale przeważnie włóczył się po bilardach i wycierał wszystkie kąty knajp. Nie mieli dzieci, co im zawsze z szorstkością wymawiała jej matka, Sowińska, której oboje lękali się naprawdę, bo trzęsła wszystkim i wszystko trzymała krótko w swoich rękach. Madame Anna miała jeszcze tę cnotę, że choć żyła z aktorek i bardzo często miewała bezpłatne bilety do teatrów, nie chodziła nigdy i nienawidziła artystów. Mąż sekundował jej w tem zupełnie szczerze. Bywały bardzo często oto sceny z matką, ale stara ani sobie mówić nie dała o tem, żeby miała przestać chodzić do teatru bowiem wrosła tak głęboko w teatr, że się wyrwać z niego nie mogła. A Madame Anna żółtaczki dostawała ze wstydu, że jej matka jest krawcową teatralną. Była skąpa do obrzydliwości, głupia, nielitościwa i zazdrosna. Przeglądała garderobę Janki ze źle skrywaną złośliwością. – Trzeba to wszystko przerobić, przefasonować, no bo to o mile czuć zapadłą prowincją. Zawyrokowała. Janka zaczęła trochę oponować, twierdząc, że no, takie same fasony widzieć można często na ulicy. No tak, ale któż to nosi? Niech pani na to zwróci uwagę. Sklepikarki albo jakie szewcówny. Szanująca się kobieta nie weźmie takich łachów na siebie. No to niech pani każe wszystko poprzerabiać. Choć dla mnie zupełnie jest to wszystko jedno. Mogę pani zaraz zapłacić za te przeróbki i za mieszkanie za pierwszy miesiąc. Nic pilnego! Potrzebuje pani przecież kupić sobie kilka kostiumów, to jest pilniejsze. Jeszcze mi wystarczy. Janka zapłaciła trzydzieści rubli za pierwszy miesiąc, bo tak się wcześniej zgodziła z Sowińską. Osiedliłam się już na dobre, powiedziała później do starej, która zajrzała do niej. A bo to na długo. Za dwa miesiące znowu przeprowadzka, cygańskie życie z wozu na wóz, z miasta do miasta, nigdy konta nie zagrzeć. Wielka mi przyjemność. Może kiedy będzie można osiąść gdzie na stałe? Ale Sowińska uśmiechnęła się posępnie i cicho rzekła. Tak się z początku myśli, a potem potem diabli biorą wszystko i kończy się na włóczędze do śmierci. Człowiek się tam zszarga jak łach. I zdycha, gdzie, na hotelowym barłogu. No nie wszyscy tak kończą, powiedziała Janka wesoło, niewiele zważając na słowa Sowiński, bo była zajęta wybieraniem i ustawianiem różnych drobiazgów. Z czegóż się pani śmieje, to wcale nie śmieszne, zawołała gwałtownie Sowińska. Alboż ja się śmieję? Mówię, że nie wszyscy tak kończą, bo tak jest przecież. To wszyscy powinni tak kończyć. Wszyscy! zawołała ze złością. I wyszła. Janka nie mogła zrozumieć ani jej gwałtownego gniewu, ani słów ostatnich. Rozkładała dalej rozmaite przedmioty, ale słyszała, że w sąsiednim pokoju, który zajmowała Sowińska, ktoś chodzi prędko, rozstrąca sprzęty i głośno klnie. Dnie szły naprzód niepowstrzymanie i niby fale wiecznego przypływu biły w brzegi nieskończoności. Rozstrącały się one i zapadały w głębie czasu cicho i tak zupełnie, że tylko ślad ich istnienia pozostawał w sercach ludzkich. Janka coraz głębiej wchłaniała w siebie teatr. Chodziła regularnie na próby, potem na dwie godziny lekcji do Cabińskich, później przychodziła na obiad, szykowała garderoby na przedstawienie i szła około ósmej znów do teatru. W dni, w które nie grywali operetek i chóry były wolne, chodziła do letniego teatru i tam, wciśnięta wysoko, przepędzała na marzeniach całe wieczory, połykała oczami aktorki, ruchy ich, stroje, mimikę, głos. Śledziła za akcją sztuki tak uważnie, że później mogła ją sobie najdokładniej rozsnuwać w myśli. I nieraz, po powrocie z teatru, zapalała świece, stawała przed wielkim zwierciadłem, który jej kazała wstawić Madame Anna i powtarzała widzianą wcześniej grę, śledząc uważnie każde drgnienie twarzy, próbując najrozmaitszych pus, ale rzadko kiedy była z tego zadowoloną. Sztuki, jakie widziała, nie porywały jej wcale. Czuła się wobec nich zimną i znudzoną. Nie rozgrzewały jej mieszczańskie dramaty, wieczne konflikty sercowo-obyczajowe, flirt, jaki przeważnie uprawiali autorowie. Powtarzała ich frazesy chłodno i w połowie sceny przestawała i szła spać. Były dla niej za małe wszystkie te sztuki współczesnego repertuaru. Nikt o tym nie wiedział, bo nie lubiła zwierzeń. I nie miała przyjaciółki pomiędzy koleżankami, z którymi żyła na stopie pewnej wyniosłości. Pisywała im listy, słuchała cierpliwie wiecznych zwierzeń i tajemnic, ale sama się nie odsłaniała. Czuła się nieomal tak samotną, jak w Bukowcu. Zdawało się jej, że ten gąszcz ludzki, jaki ją otaczał, był dalszym, więcej obcym niż tamte buki i sosny. Mówiła Cabińskiemu o roli przy obsadzie jakiejś nowej sztuki. Zbył ją niczem. Myślimy o pani, ale pierwszej musi się pani obznajmić ze sceną. Będziemy grali jakiś melodramat albo sztukę ludową, to pani dostanie większą rolę. Tymczasem grywali tylko operetki, bo zapełniały teatr. Uśmiechała się w odpowiedzi, choć targała ją niecierpliwość, ale się już nauczyła panować nad sobą i nosić maskę uśmiechniętej obojętności. Pocieszała się tem, że przecież skończy kiedyś z tymi chórami, że przyjdzie ta chwila, w której będzie grać, i przymykała oczy z lubością, bo się przenosiła piorunowo w przyszłość bo już widziała się stojącą na scenie w jakiejś roli ogromnej, widziała magnetyczny wzrok tłumów publiczności, czuła bicie serc i uśmiechała się tęsknie do tego obrazu. Chwile, w których śpiewała z chórem na scenie, albo robiła tłum, były dla niej wiekami, całymi marzeń. Z chciwością łowiła szmery zadowolenia i entuzjastyczne okrzyki publiczności. Jak ona wtedy zazdrościła szalenie tych braw i oklasków, jakby obawiając się, że zbraknie dla niej w przyszłości, że ją teraz ograbiają niejako. Przesiąknęła już z wolna atmosferą, w której żyła. A ta publiczność, tak dziwna... Tak kapryśna, którą jedni posądzali o głupotę i brak wszelkiego smaku i wyższych pragnień, drudzy o obojętność, a której wszyscy byli hołdy, przed którą się wszyscy płaszczyli, drżeli i żebrali jej łask, ta publiczność przejmowała ją nawet gniewem. Było coś dziwnego w zachowaniu się Janki wobec niej. Ubierała się bardzo wykwintnie na scenę, by tylko zwrócić na siebie uwagę. Wysuwała się często na ont sceny, pozowała się w najwdzięczniejszy sposób, ale ile razy poczuła na sobie wzrok tłumu, który ją przejmował denerwującym dreszczem, cofała się szybko w tył, rozgniewana. Szewcy! szeptała pogardliwie, i już wtedy cały wieczór trzymała się w cieniu. W garderobie nie ustępowała nikomu. Chórzystki jej ulegały zbiernością, bo czuły w niej jakąś wyższą siłę i bały się jej, wiedząc, że jest w bliskich i ciągłych stosunkach z dyrekcją. Imponowało im to, że Władek chodzi za nią ustawicznie, a Kotlicki, który dawniej tylko czasami przychodził za kulisy, siedzi teraz codziennie przez całe przedstawienie... I rozmawia z nią zawsze bez cylindra na głowie. Otaczał ją jakiś obłoczek niedostrzegalny szacunku bezwiednego, bo chociaż na konto Kotlickiego opowiadano sobie o niej różne przypuszczenia, nie śmiały jednak jej mówić tego wprost w oczy. Lgnęła z początku do aktorek. Chciała zawiązać z niemi bliższą znajomość, ale ją zniechęciły bo ile razy zaczęła mówić z nimi o teatrze i o sztuce, milkły, lub zaczynały opowiadać o swoich triumfach, bibach, rolach popisowych, benefisach, a zresztą co one mogły wiedzieć o sztuce? Wlokły się za tym tespisowym wozem, marząc o brawach, wielkich akontach, zmęczone życiem, zawsze zatroskane o byt. Przejęte ciągłą walką ze wszystkim z drwinami słuchały porywów takiej entuzjastki, jaką była Janka. Kpiły z jej marzeń i poglądów, bo one przeważnie nie umiały marzyć. Umiały tylko żyć tak, jak ona marzyła. Za to stary Stanisławski i Inspicyjent byli jej serdecznymi przyjaciółmi. Ileż to razy podczas prób szli razem na górę do pustych garderób albo pod scenę zawaloną różnymi rupieciami i opowiadali jej dzieje swoich teatrów, dzieje ludzi i epoki już umarłej. Rysowali przed nią jakieś wielkie postacie, wielkie dusze i wielkie namiętności, takie właśnie nieomal, o jakich Janka marzyła. thank oh. you